Świetne minifigurki, ale czy równie dobra konstrukcja? Co kryje właściwie statek inkwizytorów? Czy transporter inkwizytorów może skraść wasze serduszka? Wydaje mi się, że tak. Po złożeniu jest zdecydowanie pozytywniej. Mamy tutaj możliwość otwierania włazu, który akurat nie porywa, ale mimo wszystko jest fajnie zabudowany. No i możemy sobie też bardzo wygodnie zajrzeć do środka. Zobaczcie, tutaj wszystko jest odchylane. W środku znajdziemy miejsce dla trzech minifigurek. No i poza tym jest jeszcze troszeczkę wolnej przestrzeni. A kiedy rozłożymy skrzydła, to naprawdę on wygląda bardzo dobrze. O, może teraz zobaczycie, nie patrząc na moją rękę. A minifigurki to czyste złoto. Po pierwsze mamy nowe elementy do mieczy świetlnych, po drugie mamy wielkiego inkwizytora, po trzecie mamy trzecią siostrę i po czwarte mamy piątego brata, no i Obi-Wana.